Wydawało mi się, że będzie dużo bardziej sztywno. Tak. Trochę państwowo mi się wydawało, że to będzie wyglądało, a wcale tak nie było. Nowoczesne, fajne biuro. No i w zasadzie to mnie tak naprawdę też zaskoczyło. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że w budżetówce warunki pracy mogą być tak dobre. Bardzo podoba mi się, że w Centralnym Ośrodku prowadzimy projekty bardziej luźno. Gdzieś stosujemy metodologię Scrum, nie trzymamy się tak jasno reguł, nie tworzymy waterfalla, tylko zarządzamy projektem bardziej dynamicznie. Pracujemy projektowo, bardzo podobnie jak w firmach komercyjnych i to w zasadzie się nie zmienia. Świetnym aspektem jest forma zatrudnienia. Pracujemy wszyscy na umowę o pracę, mamy stabilne zatrudnienie. Tutaj podoba mi się to, że są konkretne osoby, z którymi mogę porozmawiać, zwrócić się z jakimiś problemami i staram się to jak najszybciej rozwiązać. Na co dzień wygląda to tak, że bardzo duża część odpowiedzialności przeniesiona jest na pojedynczego programistę. Bardzo fajny sposób planowania. Każdy wie, co ma robić, nie chodzi, nie pyta się. Każdy ma wszystko zaplanowane. Codziennie tak naprawdę wyznaczasz sobie plan na dany dzień. Następnego dnia się rozliczasz z tego, co zrobiłeś, czego nie, dlaczego. Codziennie rano spotykamy się około 8.30, o 8.30. Na spotkaniach Daily Scrum, gdzie padają trzy słynne pytania, co robiłeś wczoraj, co będziesz robił dzisiaj, jakie masz problemy. No i pod koniec iteracji mamy Lessons Learned i kolejne planowanie iteracji. Główny mainstream to jest Java, tak, J2E konkretnie. Staramy się iść w zgodzie z najbardziej nowoczesnymi trendami. Tak na przykład automatyzujemy testy użytkownika, napisaliśmy własny mechanizm, własnym językiem. Ja wierzę w zespół. Uważam, że sami wszystko najlepiej wymyślą. Trzeba im tylko stworzyć warunki. Gramy na jedną bramkę cały czas. No i to jest fajne, bo to tworzy takie poczucie wspólnoty. Mamy jeden cel do osiągnięcia, wszyscy wiedzą, jaki to jest cel, dążą do niego. Jest życie, jest działanie. Nie wiem, jakim cudem to się udało, jednak jest dużo zapaleńców. I zebranych jest tutaj bardzo dużo ludzi, którzy mają bardzo dużo ciekawego do powiedzenia na temat swojej pracy. No to są fajni ludzie, no. Ich lubię. Chcesz pracować z nami? Wyślij nam swoje CV. Czekamy na ciebie.